Witamy w magazynie futbolowej Ligi 6 GFLS Weekend. Jesteśmy po drugim tygodniu rozgrywek i najbliższe minuty poświęcimy najwyższej klasie rozgrywkowej Lidze A. Tutaj mieliśmy inaugurację mistrza zarówno Polski, jak i sezonu wiosna 2014 drużyny TB Edukacji. Wojtek, najciekawsze wydarzenie to właśnie związane z TB Edukacją, czy jakieś inne utkwiło Ci w pamięci? Myślę, że jeśli chodzi o taki najciekawszy mecz, no to jednak Gozyń Trafis. Myślę, że to był, zresztą jest dobra skala porównawcza, bo te mecze Edukacji tak. Z Bujakowianką i Rafisu z Gozyń, tym odbywały się po sobie, jednak skala emocji była nieporównywalnie większa w tym drugim pojedynku właśnie Gozyń tu z Rafisem. I myślę, że to był taki najciekawszy mecz tego tygodnia. No, Rafis postawił bardzo wysoko poprzeczkę i można powiedzieć, że ta poprzeczka też go zainteresowała raz czy drugi, słupki też, więc Rafis no, miał sporo okazji, żeby wyjść w tym meczu na prowadzenie, to się nie udało, go Zenit ostatecznie wygrał 3-1. No i ma komplet punktów po dwóch meczach, zaprezentował się naprawdę Rafis w tym meczu z dobrej strony i pokazał, że go Zenit można teoretycznie ugryźć, tylko ja się tak zastanawiam, czy to nie jest tak, że na początku rzeczywiście go Zenit będzie miał pewne problemy, ale te punkty będzie ciło, a pod koniec sezonu okaże się, że już jest nie do zatrzymania. Kto wie. Natomiast myślę, że go Zenit Rafis to był najciekawszy mecz tego tygodnia. Ponadto wspomniana Edukacja wygrała z Bujakowianką 6-2, a więc różnica 4 goli. No, można powiedzieć, że pewne zwycięstwo. Drugie zwycięstwo z rzędu 34, tym razem dosyć gładko z Klepą Team. Gładko też wygrał Drink Team z Aerodynamiką Nocnika. Te dwie drużyny naprawdę w bardzo wysokiej formie. No i po porażkach w pierwszych meczach zwycięstwo odniosły drużyny Formów Piomet i Czyżyn. Oprócz tego zwycięstwo Dzidy w Przód z Wojtmediką. Dzida też, podobnie jak Edukacja, rozpoczynała w tym tygodniu sezon. A czy jakaś niespodzianka była? No myślę, że niespodzianką dla mnie jest zwycięstwo Dzidy nad Wojtmediką. Wojtmedikę typowaliśmy, no też w tym sezonie inaugurowała, w tym tygodniu inaugurowała sezon. Typowaliśmy do roli czarnego konia. Wydawało się, że zespół ten ma szansę na coś więcej niż w poprzednim sezonie, czyli środek tabeli. No a tu już w pierwszym meczu jakby zaprzeczenie tej tezy. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych tygodniach. Natomiast myślę, że to jest niespodzianka jednak, że Dzida wygrała. Choć wiemy, że Dzidę stać na dobre mecze, tylko ma problem z ustabilizowaniem formy. Tym samym, czy właśnie Wojtmedika to będzie to rozczarowanie? Nie, Wojtmedika nie jest rozczarowaniem, bo tutaj jednak był mecz wyrównany i myślę, że jednak rozczarowaniem w tym tygodniu jest DTW. I to wszystko, ten poprzedni też tydzień, w tym tygodniu dwie porażki w stosunku 2-6. Z Formów też zaczęło się nieźle, podobnie jak z 34, natomiast potem coś się posypało i no pytanie, czy DTW to już nie jest zmierzch drużyny, może te mistrzostwa polskie, to wicemistrzostwo, ten turniej krakowski być może już nasycił DTW i no, na razie wygląda na to, że DTW czeka ciężki sezon. Te dwa mecze, dwie porażki raczej nie wskazują, że zespół może nawiązać do tych najlepszych swoich czasów. Zobaczmy w takim razie na szóstkę tygodnia w Lidze A. Żegnamy się z Ligą A. Do zobaczenia za tydzień.